Siostra Faustyna miała pewnego razu wewnętrzną wizję, w której zobaczyła, że dzieło wprowadzenia kultu Bożego Miłosierdzia będzie jakby w zupełnym zniszczeniu, i wtedy nastąpi działanie Boże z wielką siłą, która da świadectwo prawdziwości tego kultu, będącego nowym blaskiem dla Kościoła. Jednak zniszczenie tego dzieła będzie tylko pozorne. Ponieważ co pan Bóg raz postanowił, to tego nie zmienia. Zapowiedź ta została zapisana w dzienniczku pod numerem 378 i jak się okazało, sprawdziła się po latach. W 1938 roku umarła bowiem siostra Faustyna. Zaś w jaki sposób wyglądał rozwój kultu Bożego Miłosierdzia od strony kościelnej, Oczywiście w roku następnym po jej śmierci wybuchła druga wojna światowa, ale to nie powstrzymało rozwoju samego kultu, a wręcz przeciwnie nawet, bowiem ludzie potrzebowali nadziei, zaś kult Bożego Miłosierdzia jak najbardziej taką przynosił. I tak jezuita Józef Andrasz, czyli były spowiednik siostry Faustyny, w 1943 roku poświęcił drugi obraz Jezusa Miłosiernego. Namalowany tym razem przez Adolfa Chyłę, który to obraz został umieszczony w kaplicy św. Józefa w Łagiewnikach, która to była kaplicą klasztorną wśród zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia. Ojciec Andrasz zapoczątkował też tam co miesięczne nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego, na które zaczęło wówczas przybywać mnóstwo ludzi z okolicy, a zdarzało się, że tę kaplicę Odwiedzał i młody Karol Wojtyła po pracy w niedaleko położonej fabryce Solwaj, co było zapewne zdarzeniem opatrznościowym, jak pokazały późniejsze lata, bowiem przyszły papież zapoznał się już w młodym wieku z tym kultem. A następnie, gdy Wojtyła był już młodym księdzem, odprawiał tam po wojnie co jakiś czas właśnie przem świętą skazaniem i nabożeństwo do Bożego Miłosierdzia w trzecią niedzielę miesiąca. Po samej wojnie zaś od roku 1936 do 1938 episkopat Polski pod przewodnictwem kardynała Hlonda wyrażał niejakie zainteresowanie sprawą zatwierdzenia kultu Bożego Miłosierdzia i skierował nawet prośbę do Watykanu w tej sprawie, która to jednak została pominięta. Nie szkodziło to jednak temu, iż sam kult rozwijał się szybko i był już znany w Europie, obu Amerykach, Australii oraz Afryce czy Azji. Co się zaś tyczy kaplicy sióstr w łagiewnikach, to kardynał Sapiecha, który jeszcze w 1937 roku udzielił pozwolenia na imprimatur dla koronki do Bożego Miłosierdzia, w 1951 roku z kolei. Nadał właśnie wspomnianej kaplicy 7 lat od pustu zupełnego dla tych wiernych, którzy będą się tam modlić przed obrazem Jezusa Miłosiernego w pierwszą niedzielę po wielkanocy, czyli praktycznie zaaprobował ten kult Bożego Miłosierdzia wedle zapisków siostry Faustyny. Każda historia musi też mieć swój czarny charakter, no i takim w tym przypadku tej. Historii jest postać siostry Ksawery Olszamowskiej. I choć oczywiście określenie czarny charakter nie jest do końca też właściwe, to jednak trzeba wyraźnie powiedzieć, że to właśnie błędy siostry Olszamowskiej odegrały ważną negatywną rolę w procesie spowolnienia uznania kultu Bożego miłosierdzia. Ale do rzeczy, Siostra Olszamowska. Miała pierwszą, niezadługą chwilę spotkania z siostrą Faustyną w 1929 roku, kiedy to siostra Faustyna została przesłana do domu zakonnego sióstr w Kiekszu w celu zastąpienia tam chorej siostry kucharki. W klasztorze zaś tym przełożoną była właśnie Ksawera Olszamowska, która po trwającym kilka tygodni pobycie siostry Faustyny wystawiła jej bardzo pozytywną opinię do matki generalnej zgromadzenia pisząc, I odniosła wrażenie, że życie wewnętrzne siostry Faustyny jest bardzo bogate i że jest ona obdarzona szczególnymi łaskami od Pana Boga. Można by zatem tylko dodać, iż szkoda, że dalsze zetknięcia z dziełem siostry Faustyny przez siostrę olszamowską nie były już tak owocne, ale raczej szkodliwe. Bowiem matka generalna Zgromadzenia, Michaela Moraczewska, zleciła właśnie wiele lat później siostrze Olszamowskiej przepisanie zapisków dzienniczka siostry Faustyny z oryginału, tak aby siostry dysponowały poręczną kopią, bez narażania oryginału tekstu na jakieś uszkodzenia czy nawet na zaginięcie. Nastąpiło to w latach 1950-52. Zresztą rozpatrując zagadnienie tak trudnego dostępu do oryginału tekstu dzienniczka, to trzeba wspomnieć o kilku aspektach w tej sprawie. Otóż sama siostra Faustyna pozostawiła w swoich zapiskach takie zalecenie, aby tych brulionów i notatek nikomu nie dawać do czytania, ale najpierw mają je przeglądać ojciec Andrasz i ksiądz Sopoćko oraz przełożeni, czyli zapewne biskup Krakowski i inni poleceni przez niego. Nawet innym siostrom nie wolno było tego udzielać do czytania, aż dopiero gdy tekst zostanie skierowany do druku. Czyli zapewne chodziło o to, gdy już tekst dzienniczka zostanie zaaprobowany przez Kościół do rozpowszechniania. Taki też finał przewidziała siostra Faustyna, dodając, iż wszystko to będzie podane duszą dla pociechy duchowej. No i tych zaleceń od siostry Faustyny trzymano się ściśle w zgromadzeniu, tak, iż dostęp do tekstu miały tylko przełożona generalna i przełożona domu krakowskiego sióstr, gdzie przechowywano właśnie tekst oraz dawni spowiednicy siostry Faustyny, czyli właśnie z Andrasz i ksiądz Sopoćko. Istnieje zaś jeszcze anegdota z drugiego okresu zmagań o sprawę kultu Bożego miłosierdzia, podczas gdy przygotowywano się do procesu informacyjnego w sprawie świętości samej siostry Faustyny. Anegdota pokazuje bowiem również, Tę wspomnianą zasadę strzeżenia tekstu dzienniczka. Otóż gdy y, następna przepisywaczka tekstu siostry Faustyny, czyli siostra Beata Piekut, zwróciła się kiedyś do metropolity krakowskiego z zapytaniem, czy ma wydać oryginał tekstu dzienniczka do wglądu na życzenie księdza profesora Ignacego Różyckiego który zresztą miał polecenie właśnie od Karola Wojtyły, aby zapoznał się z dzienniczkiem i wydał na jego temat opinię teologiczną, bowiem Wojtyła uważał księdza profesora Różyckiego za jeden z największych na świecie umysłów teologicznych tamtych czasów. Wówczas kardynał Wojtyła kazał powiedzieć księdzu profesorowi, że on siostrze zabronił wynosić oryginały pism i przyszły papież zaargumentował jeszcze w następujący Dowcipny sposób, że siostra będzie jechała tramwajem z oryginałami tekstu, będzie wypadek i tramwaj się wykolei. Siostra zginie, ale to nic, bo siostra pójdzie do nieba. Ale za to tekst, dzienniczka nie może zginąć, bo byłoby już po całej sprawie. A zatem niech ksiądz profesor, jeżeli chce zapoznać się z oryginałem tekstu, oprócz odpisów, które już wcześniej dostał, to niech po prostu uda się do klasztoru sióstr w łagiewnikach. I tam zapozna się na miejscu. Epilog tej sprawy był zaś taki, że ksiądz, profesor Ignacy Różycki, początkowo niechętny przesłaniu siostry Faustyny, jednakże pod ogłębnym zapoznaniu się z dzienniczkiem, zmienił całkowicie zdanie, stwierdzając, iż jest to wspaniała mistyczka. Zaś jego naukowa i pozytywna, prawie 500 stronicowa analiza nad pismami siostry Faustyny. Została opublikowana przez Kongregację Spraw Kanonizacyjnych w 1980 roku. Powracając zatem do wcześniejszego, pierwszego przepisywania tekstu dzienniczka, które było dokonane właśnie przez siostrę Ksawerę Olshamowską, to trzeba stwierdzić, że było to przepisanie bardzo niedokładne, z wieloma opuszczeniami, zmianami znaczeń i niepotrzebnymi wtrąceniami, które następnie doprowadziły do tego, że uznano tekst Faustyny za zawierający wiele błędów, podczas gdy nie były to błędy oryginalnego tekstu, ale właśnie przepisującej siostry. Oczywiście siostra Olszamowska nie zrobiła tego specjalnie, ale jak to się mówi, chciała dobrze i dokonała tych pseudopoprawek tak, jak rozumiała tekst i tak, jak wydawały się jej one właściwe. Ale niestety właśnie, tylko tak, jak jej wydawały się właściwe. Czyli był to kolejny przykład potwierdzający stwierdzenie, że osoba przepisująca dany tekst powinna rozumieć, co przepisuje, lub ewentualnie tłumaczy, i dopiero wtedy zabierać się do pracy. A tego właśnie w podejściu siostry Olszamowskiej zabrakło. No i stąd wzięły się kolejne problemy. Ale zanim o nich, to na obronę siostry Olszamowskiej trzeba też dodać, że następnie przez całe swoje pozostałe życie. Starała się ona głosić Boże miłosierdzie i oddanie dla misji siostry Faustyny jak tylko mogła. Niemniej, jakie skutki spowodowało dokonane przez nią niedokładne przepisanie oryginalnego tekstu dzienniczka? Ano, z tego jej przepisania y, dokonano następnie przekładu na język francuski, a z tego francuskiego jeszcze na język włoski, powielając w przekładach te jej wcześniejsze błędy, a nawet generując kolejne, Poprzez niedokładne zrozumienie treści tak, iż ostatecznie niektóre przekazy zawarte tam zaczęły się przedstawiać nawet jako heretyckie. No i w tej formie zniekształcony tekst dzienniczka dotarł do świętego oficjum w Rzymie. Po latach komentujący tę całą sprawę kardynał Wojtyła powiedział, że siostry zabrały się do rzeczy jakby od końca, czyli bez porządku należnego rzeczą. Pod koniec lat 50. XX wieku sprawa upowszechnienia się kultu Bożego Miłosierdzia na świecie stała się tak intensywna, że Watykan wystosował w 1957 roku zapytanie do kościoła w Polsce o opinię na temat tego kultu. W wyniku tego prymas Wyszyński zlecił przeprowadzenie w polskich diecezjach odnośnej ankiety, której wyniki nie były jednak jednoznaczne, bowiem część biskupów Miała do tego nowego kultu stosunek negatywny, część obojętny, a część pozytywny. Zatem ta niejednoznaczna opinia polskiego episkopatu oraz przekłamany przekaz złego przepisania dzienniczka, a także opinie niektórych biskupów z kręgów niemieckich, którzy twierdzili, że siostra Faustyna, jako Polka, przypięła Panu Jezusowi barwy narodowe zamiast krwi i wody. Czyli. Że miałby to niby być ukryty polski kult nacjonalistyczny, co wszystko nie dawało członkom świętego oficjum pozytywnego obrazu kultu Bożego Miłosierdzia, tak jak był on w rzeczywistości głoszony przez siostrę Faustynę. Innym jeszcze przyczynkiem był fakt wywołania niemalże awantury na Watykanie przez arcybiskupa Baraniaka. Otóż ksiądz Sopoćko. Wydał w 1949 roku jedną ze swoich kolejnych książek promujących kult Bożego Miłosierdzia, w której znalazła się przypisywana prymasowi Chlondowi modlitwa o beatyfikację siostry Faustyny. Bowiem jak wiadomo pod koniec lat 40. XX wieku episkopat polski zwrócił się do Watykanu o zatwierdzenie święta Bożego Miłosierdzia. Niemniej teraz arcybiskup Baraniak, poruszony jakąś dziwną nadgorliwością, o pamięć zmarłego prymasa Chlonda zarzucił księdzu Sopoćce manipulowanie pamięcią o zmarłym w celu rozkrzywienia kultu Bożego Miłosierdzia. A że arcybiskup Baraniak y, przeszedł całkiem niedawno, w czasach stalinizmu, wiele prześladowań i jak i ciężkie tortury ze strony komunistów miało zatem na Watykanie status nieomal żywego męczennika. I dlatego też jego tak emocjonalne wystąpienie przeciw Księdzu Sopoćce zrobiło duże negatywne wrażenie w odniesieniu do całej sprawy kultu Bożego Miłosierdzia. Biorąc zatem te wszystkie czynniki pod uwagę, Święte Oficjum dnia 19 listopada 1958 roku zapowiedziało notyfikację, czyli zawiadomienie o negatywnym podejściu do sprawy kultu Bożego Miłosierdzia. Odmówiono zatem nadprzyrodzonego charakteru objawieniom siostry Faustyny, zabroniono ustanawiać święto Bożego Miłosierdzia, zakazano rozpowszechniania pism propagujących nabożeństwo w formie zaprezentowanej przez siostrę Faustynę, jak i zabroniono rozpowszechniania obrazka Jezusa Miłosiernego, zalecono usunięcie z kościołów obrazów namalowanych z inspiracji pismami siostry Faustyny oraz nakazano udzielenia ciężkiego upomnienia. Księdzu Sopoczce i zakazano mu dalszego propagowania nabożeństw w formie przekazanej przez siostrę Faustynę. Niemniej ta potępiająca notyfikacja świętego oficjum z dnia 19 listopada 1958 roku nigdy nie została opublikowana w Aktach Stolicy Apostolskiej czyli w dzienniku publikującym ustawy obowiązujące w Kościele Powszechnym. Lecz tylko trafiła do wewnętrznego archiwum tego świętego oficjum, co wskazuje, iż nie uznano jej za obowiązującą w całym kościele, ale tylko jako opinię wewnętrzną świętego oficjum. I dopiero kilka miesięcy potem została opublikowana w aktach stolicy apostolskiej złagodzona wersja notyfikacji, co daje do myślenia, co się wówczas działo w instytucji świętego oficjum w tej sprawie. Ale wyjaśnieniem tego zajmiemy się za chwilę. W międzyczasie jednak prymas Wyszyński został zobligowany do wykonania wspomnianej pierwszej notyfikacji, która, jak potem zostało wspomniane, nie przyszła jednak do efektu. Że jednak z całą tą sprawą coś jest nie tak, wydaje się, że zdawał sobie sprawę sam prymas Wyszyński, o czym świadczy choćby historia, jak wyglądało owo ciężkie napomnienie którego wedle owej notyfikacji miał udzielić księdzu Sopoćce. Otóż po wezwaniu księdza Sopoćki prymas wręczył mu do przeczytania tekst owej watykańskiej notyfikacji, gdzie był też ten punkt o udzieleniu mu ciężkiego napomnienia. Ksiądz Sopoćko przeczytał to wszystko i powiedział prymasowi, że jest w takim razie gotowy przyjąć surową reprymendę, czy nawet karę. Na co prymas odpowiedział, że niech tym surowym napomnieniem będzie właśnie to. Że ksiądz przeczytał teraz ową notyfikację. Jak zatem z tego widać, prymas Wyszyński starał się w tym wszystkim zachowywać zdrowy rozsądek i nie kierować się przed przedwczesnymi ocenami w kwestii nabożeństwa do Bożego Miłosierdzia, jak i w kwestii oceny ludzi, którzy związali się z głoszeniem tego kultu. Wynikało to zaś zapewne i z tego, że w bezpośrednim środowisku prymasa Wyszyńskiego były z jednej strony osoby raczej niechętne całej tej sprawie, jak na przykład biskup Baraniak który był przecież sekretarzem prymasa, ale zarazem osoby promujące tę sprawę, jak na przykład pani Maria Winowska, która była bardzo zasłużoną współpracownicą prymasa na niwie kościelnej, ale zarazem i autorką pierwszej biografii siostry Faustyny. Wydaje się zatem, że prymas Wyszyński wyczuwał te wszystkie niuanse w sprawie tak na płaszczyźnie polskiego kościoła, jak i kościoła powszechnego i dlatego przyjął strategię. Że z czasem się wszystko wyklaruje, a na razie nie należy podejmować żadnych gwałtownych działań ani w jedną, ani w drugą stronę. Zresztą, już niewiele ponad trzy miesiące później przyszło zawiadomienie o publikacji nowej, znacznie złagodzonej notyfikacji przez święte oficjum. Teraz zaś warto przytoczyć zdarzenie, które miało miejsce nieco wcześniej, ale które wnosi ciekawy wgląd w to. Co działo się w tamtym czasie w świętym oficjum na Watykanie? I jakie jeszcze, poza merytorycznymi, mogły być przyczynki ludzi badających zasadność kultu Bożego Miłosierdzia? Maria Winoska była to zaś osoba, której życie ułożyło się tak, iż było podzielone pomiędzy Polską, Francją i Watykanem. Osoba niezwykle wykształcona, znająca wiele języków. Pisząca książki katolickie, szczególnie zaś biografie przyszłych świętych, i przede wszystkim mająca szerokie znajomości w kręgach ówczesnego Kościoła Powszechnego. Stąd też prymas Wyszyński prosił ją od czasu do czasu, gdy trzeba było załatwić coś niecierpiącego zwłoki, o uruchomienie jej watykańskich koneksji, aby dana sprawa nie utknęła w watykańskim sekretariacie stanu. Jak zaś się rzekło, Winoska w latach 50. Widziała niezwykły rozwój w Europie kultu Bożego Miłosierdzia i postanowiła temu pomóc, pisząc pierwszą na świecie biografię siostry Faustyny. Był to rok 1958, i po napisaniu tej książki dała jej maszynopis do przeczytania francuskiemu dominikaninowi, ojcu Marie Garigu Lagrange, wybitnemu neotomiście, który był też jednym z głównych konsultorów świętego oficjum w Rzymie. Winowska zrobiła to zaś dlatego, aby człowiek mający taką wiedzę teologiczną i takie stanowisko doradcze w kościele, potwierdził jej swoim autorytetem, że wszystko jest w porządku z tematem, który podjęła w książce. Mogła się zaś czuć w tym zaufaniu do Dominikanina całkiem pewnie, bowiem znała ojca Garigu od lat, będąc tłumaczką jego dzieł na inne języki. I tutaj właśnie następuje historia ukazująca, Iż w samym świętym oficjum nie wszyscy kierowali się odniesieniem merytorycznym do sprawy kultu Bożego Miłosierdzia i do samej siostry Faustyny, ale że zaistniały tam również partykularne uprzedzenia. Historię zaś tego zdarzenia opowiedziała znacznie później Winoska Bacie Piekut oraz kardynałowi Wojtyle. Otóż, gdy Winoska odwiedziła następnym razem ojca Garigu Lagrange, na Watykanie ten wprost powiedział jej, że w świętym oficjum szykuje się atak na siostrę Faustynę. I żeby Winoska poszła do głównego konsultora oficjum, którym był Chorwat Karol Balić, który zanosił najwięcej zastrzeżeń odnośnie całej sprawy i postarała się go zatem nawrócić. Winoska tak zrobiła i poszła do Balicza i wówczas usłyszała coś co jej odsłoniło intencje tego człowieka i to, że nie wszyscy na Watykanie podeszli z czystymi intencjami do sprawy kultu Bożego Miłosierdzia. Otóż, gdy Winowska wspomniała mu tylko o siostrze Faustynie, ów człowiek jakby zesztywniał i powiedział jej, że jak to możliwe, że tacy jak on ludzie kościoła pozbawiają się wszystkiego, a mają być traktowani tak samo jak hultaje, łajdacy, ulicznice i ci, którym wystarczy tylko odwołać się do Bożego miłosierdzia, aby wszystko naprawić. I że tak nie może być. Wnioska wówczas pojęła, że ma do czynienia z współczesnym Faryzeuszem i pomyślała sobie ten fragment z Nowego Testamentu, w którym zostało powiedziane, że celnicy i wszetecznice wchodzą przed Wami do Królestwa Niebieskiego. Jest to zatem ciekawy opis sytuacji, która wskazuje, Jakie nastroje panowały na początku pośród tych ludzi kościoła, którzy mieli ocenić kult Bożego Miłosierdzia? Trudno się zatem dziwić próbie wydania przez nich następnie tak negatywnej notyfikacji, jaką miała ona być w pierwszej wersji. Ale na szczęście ostatecznie nie poukładało się tak, jak chcieli ci ludzie. Zaś Winowska wydała swoją książkę o siostrze Faustynie po francusku, w tym, że w 1958 roku. Powracając zaś do sprawy złagodzonej notyfikacji świętego oficjum, to została ona opublikowana dnia 6 marca 1959 roku. Wtedy też ogłoszono, iż ma zostać zakazane rozpowszechnianie obrazów i pism przedstawiających nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego w formach zaproponowanych przez siostrę Faustynę oraz że roztropności biskupów należy powierzyć usunięcie wyżej wymienionych obrazów, które mogły być już wystawione wcześniej do kultu w kościołach. Ta druga, watykańska, złagodzona notyfikacja spowodowała jednak to, że praktycznie w całej Polsce biskupi kazali pousuwać z kościołów znajdujące się tam obrazy Jezusa Miłosiernego. Jedynym wyjątkiem był arcybiskup Eugeniusz Baziak z Krakowa, który pamiętając zapewne, iż jego poprzednik, kardynał Sapiecha, zatwierdził praktycznie kult Bożego Miłosierdzia w łagiewnickiej kaplicy sióstr, zakazał zdejmowania znajdującego się tam obrazu Jezusa Miłosiernego, autorstwa chyły. Zaś sam Karol Wojtyła, który był już wówczas biskupem pomocniczym Krakowa, pojechał nawet wtedy do łagiewnik, aby pomodlić się przed tym obrazem. Z kolei ksiądz Sopoćko którego nurtowało, dlaczego pierwsza notyfikacja Świętego Oficjum przeciwko kultowi Bożego Miłosierdzia wedle wskazań siostry Faustyny była tak ostra, a następna została już złagodzona. Zaczął się aż w tej sprawie dowiadywać na Watykanie i podobno dowiedział się następującej rzeczy, czym następnie podzielił się z częstochowskimi palotynami. List w tej sprawie od księdza Sopoćki z dnia 22 grudnia 1900. 65 roku, znajduje się zresztą do tej pory w archiwum Palotynów w Częstochowie. Otóż ksiądz Michał Sopoćko, dzięki uzyskanym informacjom, był przekonany, iż niejakie złagodzenie opinii Świętego Oficjum, opublikowane dnia 6 marca 1959 roku, wynikło z tego, iż w międzyczasie miało mieć miejsce następujące zdarzenie. Otóż do właśnie co wybranego papieża Jana XXIII miał się zgłosić francuski kardynał Eugeniusz Tisserant, który był prefektem watykańskiej kongregacji do spraw obrzędów i który twierdził, że jego siostrzenica została uzdrowiona cudownie za przyczyną siostry Faustyny. Opowieści te miały zaś wywrzeć niemałe wrażenie na ludziach w Watykanie. Zatem Tenże kardynał wyprosił u papieża wpłynięcie na decyzję świętego oficjum względem siostry Faustyny i kultu Bożego Miłosierdzia. Papież nie znał sprawy siostry Faustyny, ale powodowany tą prośbą miał podobno zabronić świętemu oficjum ogłaszania ostatecznie negatywnej formy notyfikacji. I tak zatem sama siostra Faustyna w sposób nadprzyrodzony miałaby wpłynąć na to, aby nie zamykano ostatecznie furtki dla rozwoju kultu Bożego Miłosierdzia. Ostatecznie zaś i ta złagodzona, ale jednak dalej nieprzychylna notyfikacja Świętego Oficjum z 1959 roku przeciwne rozpowszechnianiu kultu Bożego Miłosierdzia została odwołana 15 kwietnia 1978 roku przez następczynię Świętego Oficjum Czyli przez świętą kongregację nauki wiary, a to dzięki staraniom kardynała Wojtyły u papieża Pawła VI. Ta zaś ostateczna odwołująca notyfikacja mówiła o tym, że na zapytania z Polski czy innych części świata czy należy jeszcze uważać za obowiązujące zakazy z poprzedniej notyfikacji zakazujące nabożeństwa do Bożego Miłosierdzia w formach zaproponowanych przez siostrę Faustynę Kowalską. Kongregacja oświadczyła, że wobec oryginalnych dokumentów, z którymi się zapoznano, okoliczności i zdania polskich ordynariuszy, dawne zakazy przestały obowiązywać. No i w ten sposób zniesiono wszelkie zastrzeżenia Watykanu w odniesieniu do pozwolenia na rozwój kultu miłosierdzia Bożego. Cofając się zaś jeszcze na chwilę wstecz, to trzeba też przypomnieć, Iż drugie z kolei podejście do sprawy miłosierdzia Bożego miało miejsce w połowie lat 60. XX wieku. Księdzu kardynałowi Wojtyle stale bowiem, jak to się mówi, chodziło po głowie to zagadnienie i postanowił on całą sprawę rozegrać od innej strony. Nie od próby promocji nowego kultu w kościele, czyli kultu Bożego Miłosierdzia, jak starano się to uczynić za pierwszym razem, ale po prostu od próby wypromowania na ołtarze. Siostry Faustyny, i dopiero następnie zwrócenie uwagi na kult Bożego Miłosierdzia, którego ona była głosicielką. Zatem, w 1963 roku, będąc w Rzymie, kardynał Wojtyła zagadnął kardynała Alfreda Ottawieniego, sekretarza świętego oficjum: czy byłyby jakieś przeciwwskazania ze strony Urzędu Watykańskiego, gdyby on, jako Metropolita Krakowski. Chciał rozpocząć proces informacyjny o cnotach siostry Faustyny. Ottawiani nie tylko nie widział żadnego problemu z otwarciem takiego procesu, mającego w sumie doprowadzić przecież siostrę Faustynę na ołtarze, ale nawet zachęcał do jego podjęcia, póki żyją świadkowie. Zatem kardynał Wojtyła po powrocie do Krakowa rozpoczął działania w tym kierunku. Ponowne przepisanie dzienniczka zostało zatem zlecone. W 1964 roku siostrze Beacie Piekut ze zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia, ale już pod teologicznym nadzorem nad tym przepisywaniem, poczynionym przez ojca Borkiewicza. Z tego też przepisywania dokonano następnie przekładu na język francuski, która to wersja tym razem miała pójść w świat, aby być dostępna dla teologów. Oprócz tego dołączono do niej właśnie wspomnianą wcześniej przepisaną przez siostrę Piekut polską wersję tekstu, jak i fotokopię każdej strony oryginału dzienniczka. No i taki pakiet, potwierdzony w swojej oryginalności jeszcze przez Kurię Krakowską, został zawieziony przez samego kardynała Wojtyłę do Watykanu w październiku 1967 roku. Następnie dołożono jeszcze przypisy i indeksy. Przygotowane przez ojca Mruwczyńskiego, i taki zestaw został dołączony do krakowskich i watykańskich akt w procesie informacyjnym odnośnie świętości siostry Faustyny. Innym jeszcze efektem zakończonego pozytywnie na poziomie decyzjalnym w Krakowie procesu o heroiczności snut siostry Faustyny było też to, że biorąc jeszcze pod uwagę wzrastający poprzez lata napływ pielgrzymów do grobu siostry Faustyny w łagiewnikach, kardynał Wojtyła wpisał tamtejszą kaplicę św. Józefa na listę sanktuariów archidiecezji krakowskiej. Jeżeli zaś chodzi o dzienniczek, to pierwsze jego polskie wydanie ukazało się w 1981 roku w Rzymie i stanowi ono właśnie podstawę do wszelkich przekładów i wydań tekstu dzienniczka na inne języki, tak aby nie było już żadnych wątpliwości. Zaś skoro kardynał Wojtyła został papieżem, Ogłosił najpierw siostrę Faustynę błogosławioną dnia 18 kwietnia 1993 roku, a następnie dnia 30 kwietnia 2000 roku wyniósł ją na ołtarze jako świętą. Co się zaś tyczy kultu Bożego miłosierdzia, to w 1995 roku nastąpiło wydanie przez stolicę Apostolską dekretu zezwalającego na obchodzenie święta Bożego Miłosierdzia we wszystkich diecezjach Polski. Zaś dnia 30 kwietnia 2000 roku, czyli razem z kanonizacją świętej siostry Faustyny, papież Jan Paweł II ustanowił właśnie święto Bożego Miłosierdzia dla całego Kościoła powszechnego.